Dzisiaj będzie mega kontrowersyjnie, naprawdę, więc jeśli masz słabe nerwy, to po prostu wyłącz filmik, nie słuchaj, a my lecimy dalej. Więc tak, jak kocha, to połyka. Do nakręcenia tego materiału oczywiście moją inspiracją są dziewczyny, jak zawsze najlepsza inspiracja na świecie. Miałem spotkanko, nowa dziewczyna i tak dalej, no i był lodzik w aucie. No i powiem wam szczerze, że to jest jeden z moich testów, no nie, nic się nie odzywam ani nic i zawsze dziewczyna leci, no i dochodzi do wytrysku. No i teraz najważniejsza rzecz, albo wypluwa, albo połyka. I to jest dla mnie bardzo ważne, jak będzie przebiegała dalsza relacja. Bo jeśli na przykład dziewczyna wypluwa, no to już wiem, jaki ma do mnie stosunek. Wypluwa moje nasienie, moje drogocenne nasienie, symbol życia i tak dalej. I to jest dla mnie pogarda. To jest po prostu splunięcie mi w twarz. Rozumiecie? I zazwyczaj, gdy spotykam się z dziewczyną i dochodzi do tego i ona gdzieś tam wypluwa albo marudzi, gdzieś tam krzywi ryja, coś tam, no to prawdopodobnie to już będzie ostatnie spotkanie. Naprawdę. Bo ta dziewczyna no pokazała, może pokazała mentalnie, że mną gardzi, wypluwa. Bum, wypluwa coś ze mnie. I tego nie akceptuję. Jeśli natomiast dziewczyna robi lodzika, leci, ja powiedzmy strzelam i nic powiedzmy nie kapnęło i tak dalej, dziewczyna gdzieś tam albo dalej robi, ja już mówię stop, bo już po prostu już szok, nie mogę wytrzymać, no to powiem wam, że no to jest dziewczyna pretendentka do relacji, naprawdę od razu mam do takiej dziewczyny mega szacunek, bardzo ją akceptuję. Jest dla mnie, staje się dla mnie wyjątkowa. Po prostu ciężko to opisać słowami, co wtedy czuję, ale tu nie ma mowy o pogardzie. I powiem wam szczerze, że takie dziewczyny zawsze były najlepsze do związku. Naprawdę, to po prostu, bo ona przyjmuje moje nasienie. Czyli już jest gotowa, przymierza się do tego, żeby dać mi potomstwo. Rozumiecie? Ona po prostu już doświadcza tego nasienia. Z drugiej strony, jeśli gdzieś tam zapach czy coś nie pasuje dziewczynie, to wypluwa dlatego, że no nie nadajemy na tych samych falach. Bo naprawdę, jeśli gdzieś tam z dziewczyną komunikujecie się podświadomie na bazie takiej energii, to jej zapach ci nigdy nie będzie przeszkadzał, jej smak ci nigdy nie będzie przeszkadzał. Po prostu to będzie takie wasze uzupełnienie. Super przykładem jest to, że czasem dziewczyna perfumuje się jakimiś perfumami, które tobie nie pasują. Będziesz je ciągle czuł. Jeśli czujesz ciągle perfumę, to znaczy, że twój organizm tego nie akceptuje, bo go ciągle czujesz. Jeśli nie czujesz perfumy, na przykład dziewczyny, no wiadomo, pierwszy gdzieś tam 5 sekund powiesz, ładne perfumy, ale później już zapominasz, to znaczy, że organizm akceptuje ten zapach. Tak, i tu musicie wiedzieć, że każda kobieta oprócz zapachu perfum ma swój specyficzny zapach. Nie ma dwóch takich samych zapachów kobiety. Tak, każda szparka w jakimś tam sensie inaczej pachnie. I jeśli załóżmy, coś jest nie tak, twój organizm tego nie akceptuje, to będziesz się krzywił. I tak samo jest z kobietami. Jeśli coś jest nie tak, to ona to będzie wypluwała, odrzucała. Nie jest to spójne z jej naturą. Czyli ta relacja i tak długo nie pociągnie. Po prostu z czasem będzie gorzej i naprawdę. Nawet gdzieś tam jak później byłoby dziecko, to dziecko podświadomie gdzieś tam będzie czuło, że było niechciane, że geny są niespójne, będą z nim problemy, będą jakieś kłótnie, po prostu to wszystko się dzieje na tle, mówię. I teraz, jeśli gdzieś tam dziewczyna, jeszcze niektórzy to już w ogóle mają problem, że laska gdzieś tam samego loda nie chce zrobić, a co dopiero gdzieś tam po połykaniu mowy, ale to już widzisz, że nie pasujecie do ciebie, do siebie. Jest tak, że gdy naprawdę dziewczyna podobasz jej się, po prostu no masz w sobie to coś, czego ona po prostu dopełnia, po prostu no jesteś dla niej tym wybrańcem, po prostu jak najszybciej wiadomo, chciałaby
żebyś gdzieś tam złożył w niej swoje nasienie, to bo wie, że na przykład jest wartościowe i tak dalej, to ona ani przez chwilę nie pomyśli o tym, żeby po prostu wyrzucić to z siebie. To tak jak kupujesz super drogie jakieś wino, czy cokolwiek tam, to ani myślisz tego wylać, wypluć. Rozumiesz? Więc kobieta, która wypluwa, to jasny sygnał, no, że nie pasujecie do siebie. Jeśli gdzieś tam dziewczyna powie, że no nie, ona mi nie smakuje, to jest obrzydliwe i tak dalej, jasne, być może twoje nasienie jest obrzydliwe, nie pasujecie do siebie, ale gdzieś tam pójdzie do innego, gościu będzie po prostu mega atrakcyjny, to będzie ssała i będzie połykała bez największego problemu. Dlatego nigdy nie słuchaj to, co mówi kobieta. Zawsze patrz na nią, naprawdę. Te małe detale świadczą o wszystkim. Dosłownie. I naprawdę, gdy gdzieś tam, nie mówię, że wszystkie gdzieś tam połykają, ale te, które to robią, to zazwyczaj jestem z nimi w dłuższej relacji, no nie? Bo po prostu dla mnie to jest wyróżnienie też, że widzę, że po prostu laska jest gotowa zrobić dla mnie wszystko, więc jest idealna po prostu jest okazem na stały związek, na relacje, na zapuszczenie w niej nasiona i tak dalej. I jestem pewny, że tutaj no laska jest w stanie zrobić dla ciebie wszystko, naprawdę. I to jest wierność też, naprawdę. I wiadomo, ktoś powie, no one dziwki gdzieś tam, te ogólnie nie odbiegajmy od tematu, bo dziwki to są ogólnie kobiety z zaburzeniami, więc tutaj nie ma co porównywać, ale normalna dziewczyna, przepiękna, jeśli cię akceptuje, no to połyka. No, co tu dużo mówić. Jeśli nie połyka, to uwierz mi, że ta relacja jest nieszczera, nic z tego nie będzie i nigdy nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Laski będą mówić, że nie, że to jest obrzydliwe i tak dalej. Przyjedzie Cristiano R, to będzie cała ich zupę z tego gotowała. Trzymaj się i do usłyszenia.